Sztuka. Pojęcie dość obszerne, które często słyszymy, ale nie zawsze rozumiemy poprawnie. Dzisiaj skupimy się na potencjale edukacyjnym sztuki. Trzech artystów, którzy przez wiele lat zajmują się nie tylko własną twórczością, ale również edukacją poprzez sztukę, podzielą się z Wami swoimi doświadczeniami. Pierwszą z nich jest Magdalena Parnasow. Artystka, pedagog. Przez wiele lat prowadzi własną pracownię projektów i działań twórczych na Uniwersytecie Artystycznym Poznaniu. Proces jest dla mnie ważny, dlatego że on jest świadectwem pewnej aktywności, czegoś, co jest żywe. W tej chwili zajmuję się matrycą graficzną, ponieważ z wykształcenia jestem grafikiem warsztatowym, ale również malarstwo jest mi bliskie i rysunek, ale obecnie interesuje mnie sama kwestia matrycy graficznej. Powstają w tej chwili prace właśnie wykonane na blachach zimnowalcowanych. Taki rodzaj zamkniętego mikroświata. I te prace mają charakter interdyscyplinarny, to znaczy są połączeniem grafiki, malarstwa, są troszeczkę na pograniczu, zaprzeczają trochę temu, co charakterystyczne dla grafiki, czyli multiplikacji, ponieważ ja się zatrzymuję trochę na etapie matrycy, która jest jedna, jedyna i nie generuje potem odbitek. Współpraca z seniorami przez cały czas mi udowadnia, że nigdy nie jest za późno na wiedzę, na zdobywanie nowych doświadczeń i że trzeba w sobie pielęgnować taką otwartość, otwartość dziecka, które nie mówi, bo ja już to wiem, bo ja już to znam, tylko jest ciekawe świata, chcę go dotknąć, chcę go powąchać, ale na swój sposób, na proces, ciekawość, no i na pewno wysnuwanie wniosków, czyli i szukanie odpowiedzi. Nie zawsze odpowiedzi się znajdzie, ale to też dla mnie z ogromną wartością. Jeśli się zatrzymujemy, nie wiemy, to wydaje mi się to bardzo cenne. I warsztaty, chociaż sama się teraz zastanawiam nad nazwą, bo od dłuższego czasu, tym bardziej, że samo słowo warsztaty, ono jest dość powszechne i z jednej strony jest nośne i zauważamy, że jak mówimy warsztaty, to wszyscy mówią, aha, to tutaj wiemy, czym te warsztaty są. Ale właśnie jest pytanie, czy tu chodzi o warsztaty, czy tu chodzi o rodzaj działania. No właśnie, starając się nie stać w miejscu, ciągle poszukuję nowej nazwy, jak dookreślić ten rodzaj pracy, który mnie interesuje i do którego staram się zachęcić studentów. Próba zachęcenia ich do pracy po pierwsze z drugim człowiekiem, bo to można powiedzieć jest takie najważniejsze w tych projektach czy działaniach, że spotykamy się nie tylko z sobą samym jak w akcie twórczym, jeśli uprawiamy własną sztukę, tylko spotykamy się z drugim człowiekiem. Z drugim człowiekiem w różnym wieku, różnej profesji, z różnych grup społecznych, o różnych potrzebach, w różnej kondycji, w różnej gotowości. Sztuka jest fantastycznym nie tylko obszarem wypowiedzi twórczej, ale również narzędziem do poznawania świata, do zachęcania, by jednak mieć odwagę posiadać swoje, znaczy mieć taką odwagę posiadania własnych poglądów, własnych spostrzeżeń, budowania własnych wniosków i sposobów odbioru tego, co nas otacza. Edukacja powinna w sobie zawierać ten pierwiastek ekscytacji, bo on pobudza nas do chęci zdobywania czegoś nowego, że jest źródłem po pierwsze radości, bo tak mi się wydaje, może się mylę, że chyba brakuje trochę radości z zdobywania wiedzy, że ta wiedza zrobiła się na tyle ciężka, że nam się ona kojarzy z czymś niesympatycznym, z czymś, co sprawia nam trudność, bo jest obudowane rzeczami, które nie są nam przychylne. Tylko że chyba zapominamy, że właśnie najwięcej uczymy się poprzez doświadczenie, że to jest właśnie ważna rzecz, że z edukacji został
w ogóle wyrzucony błąd. Że błąd nam się kojarzy z czymś perioratywnym, że tak jakby cały świat mówił, unikaj błędów, a tymczasem błędy mogą być budujące. Oczywiście nie mówimy o takich błędach, które kosztują nas zdrowie i życie. Być może właśnie bardziej przydatne byłoby, gdyby szkoła uczyła, jak interpretować rzeczywistość, jak sobie radzić w sytuacjach, które nas spotykają, a nie uczyć pewnego schematu i właśnie wyznaczonej bardzo radykalnie drogi, że tylko możemy postąpić tak, a nie inaczej, bo wtedy docieramy do tego celu i uzyskujemy oczekiwaną przez nas ilość punktów, co się przekłada na ocenę i weryfikację naszych umiejętności. I jeśli nie będziemy dawali przestrzeni na działanie w obszarze sztuki, to sztuki szeroko rozumianej, no to zaczniemy się zamykać i pytanie, czy ta sztuka, która związana jest z duchowością i z takim budowaniem przestrzeni wewnętrznych człowieka, no jednak nie powinna być filarem edukacji. Właśnie w tym systemie fińskim dostrzega się rolę sztuki jako płaszczyzny, wręcz trampoliny, od której można się odbić w różnych dziedzinach nauki i wiedzy. Następnym bohaterem jest artysta, który przyjechał do Polski z Niemiec. Okej. Nazywam się Mark Tobias Winterhagen, pochodzę z Niemiec. Mieszkam od 15 lat już w Polsce. Zajmuję się filmem jak najbardziej, ale też właśnie, więc ja nazywam to, istnieje właśnie taka nazwa, Expanded Cinema, czyli kino rozszerzone. Więc bo właśnie jest film, albo można pokazać w Black Boxie, albo w White Cube, i właśnie Expanded Cinema właśnie to fajnie określa, że można to właśnie poza chmurę kina właśnie wejść z filmem, czyli z obrazem ruchomym. I właśnie ja rozumiem film jako artysta najbardziej właśnie jako ruchomy obraz właśnie. Przede wszystkim to jest wizualny język i ja nie za bardzo lubię kręcić filmy z dialogiem, bo myślę właśnie, obrazy mają właśnie potencjał i mogą opowiadać właśnie całą historię. Więc ja sztukę traktuję, właśnie ja chcę po prostu się trochę relaksować sztuką, więc lubię iść do muzeum i po prostu tam potem czuję się lepiej, czuję się też na pewno zainspirowany, więc coś sam stworzyć. Więc to jest dla mnie sztuka, jest ważne. Sztuka nie może być raczej, nie wiem, odsrywana, więc oddzielona od życia. To jest raczej kluczowym elementem życia. I więc każde działanie może być sztuką. To jest może pewna, raczej chodzi o świadomości tego. Więc za pomocą sztuki i może właśnie, bo tam jest więcej swobody. Tam nie ma dobrze i źle, albo tak i nie. To jest właśnie, mamy ten cały wachlarz. Mamy tam dużo jakieś, nie wiem, odcienia, albo stopnia szarości. I tam właśnie jest taka przestrzeń i dlatego sztuka jest ważna i za pomocą warsztatów to jest właśnie moim zdaniem najlepszym narzędziem właśnie. Właśnie można przez to uczyć sztukę, ale też można uczyć właśnie takie samodzielnie. Sztuka daje przestrzeń właśnie sam. Chciane są właśnie takie umiejętności, takie skills właśnie, że ktoś, więc może to zależy oczywiście od branży, od pracy,
ale w niektórych pracach to właśnie chciane jest takie kreatywne myślenie, takie no, out of the box myślenie, takie nietypowe. Więc to jest chrzczane, więc to jest mile widziane, ale jednocześnie to nie do końca praktykowane właśnie w systemie edukacyjnym. I to raczej właśnie albo się zgadza, albo się nie zgadza. Albo, więc jest dobrze, albo jest źle i nic nie ma w środku. I moim zdaniem właśnie taka edukacja artystyczna to jest właśnie istnieje możliwość przez sztukę, no, sztuką takie rzeczy się uczyć. I widzę to też już w przedszkolach i szkołach podstawowych, że właśnie tam są takie, więc są gotowe rzeczy i mają po prostu tak to realizować, tak jak, więc to jest pewna instrukcja. Teraz róbcie to, okej, okay, teraz tak, więc po prostu są pewne kroki. I każda praca na końcu mniej więcej tak samo wygląda. I to jest właśnie moim zdaniem najgorsza rzecz. Bo właśnie chodzi o właśnie to indywidualne podejście, indywidualne myślenie. Mogą być podobne do siebie, ale właśnie nie jeden do jeden. I warsztaty właśnie są tak, że więc na taki cel, że uczestnicy właśnie muszą myśleć, muszą coś no, wymyślić i potem stworzyć. I może być to jakieś czasowo ograniczone, więc takie jedno spotkanie, może być to cykl, może być to też integrowane moim zdaniem w programie, nie wiem, studiów. Tadeusz Wieczorek, grafik, malarz, edukator artystyczny, kurator wielu projektów artystyczno-edukacyjnych. I to moje malarstwo przez te prawie 40 lat, a może i dłużej, zmieniało się od figuratywnych obrazów, które malowałem na studiach i pokazałem na dyplomie. Później w latach 80. zmieniło się na obrazy kameralne, abstrakcyjne, a później zacząłem malować obrazy związane czy nazwane abstrakcją emocjonalną. Przyszedł taki czas, zacząłem malować takie większe obrazy, w których zanikł ten rysunek, a pojawiły się przenikające warstwy kolorystyczne, formy nakładane i później zanikające w tym obrazie poprzez kolejne nakładanie warstw. Takie mam jakieś podejście do płaszczyzny Blade Runu, którym ten obraz jest wykreowany jakby z wnętrza. Edukacją artystyczną zacząłem się zajmować w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu od lat 90. W czasie tej pracy zrealizowałem kilkanaście projektów, takich jak Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Wincenta, Letnie Pogotowie Sztuki oraz Bibliotekę Wyobraźni, Miejską Straż Wyobraźni, Zimowe Pogotowie Sztuki, no i takie inne. Przez te kilkadziesiąt lat bardzo mocno żeśmy promowali pracę warsztatową i taką czynną, aktywną, w której uczestnicy nie tylko byli widzami, ale byli też uczestnikami. Te na przykład projekty jak Kieszeń Wincenta, czy Biblioteka Wyobraźni, czy wcześniej Miejska Straż Wyobraźni, to były projekty adresowane, znaczy z obszaru sztuk wizualnych, sztuk plastycznych. One były realizowane na terenie szkół.
obecność na tych warsztatach, czy to w parku na Cytaderii, czy nawet jeżeli to się odbywało w szkole, dawała dzieciom możliwość wyłączenia się z zajęć szkolnych i skupieniu się tylko na tym, jaki jest temat warsztatu i na tym, jak go zrealizować. Bo w większości tych warsztatów były łączone różne techniki, różne materiały, ale najważniejszy był temat i ta możliwość samorealizacji. Jeżeli chodzi o tą edukację artystyczną, to ona ma bardzo, bardzo ważną rolę do odegrania w życiu człowieka i w jego rozwoju, samorozwoju, ponieważ ona pozwala mu po pierwsze rozwijać wyobraźnię, stawać się bardziej kreatywnym. Sztuka pozwala łączyć różne dziedziny i od matematyki czy nawet od języka polskiego przez matematykę i tak dalej, przez różne dziedziny pozwala lepiej czy szerzej spojrzeć na świat, na samego siebie, na to, żeby poznawać lepiej kulturę i sztukę, historię sztuki, która obejmuje tysiąclecia. I poza tym doskonale sztuka, czy ta edukacja artystyczna pozwala też spełniać taką ważną rolę artoterapii, którą można sobie samemu nawet serwować. Bo tak jak ja czasami takie odnoszę wrażenie, że poprzez malowanie obrazów, czy w czasie malowania obrazów, czy czegoś tam, rysowania i tak dalej, następuje u mnie taki proces takiego oczyszczenia, czy uspokojenia. I myślę, że to jest między innymi rolą tej artoterapii i edukacji artystycznej.